Cześć, witajcie w serii Kurier Dostarczył. Dzisiaj pokażę Wam, co ciekawego przyszło do mnie od marki Tracer. Tracera dawno nie było, ale tutaj przyszła taka większa paka i jest troszeczkę fajnego sprzętu. Między innymi, uwaga, Tracer Mecano w wersji Pro, czyli nowe Mecano oraz zestaw studyjny, mikrofon profesjonalnie wyglądający, który ma kosztować 150 zł, więc taniocha. Zobaczcie, jak to wygląda. Zapraszam. Tak więc już całkiem niedługo na moim kanale. Tracer Mecano w wersji Pro, kolorowe LEDy, solidna konstrukcja i praca przycisków, która ma symulować przełączniki mechaniczne i podpórka pod nadgarstki. Zapowiada się ciekawie, jej już w tym pudełeczku nie ma, a dlaczego, przekonacie się za chwilkę. I też myszka Thorn, której kształt możecie sobie wyobrazić, też za chwilkę zobaczycie, o co chodzi. PMW 3325, sensor optyczny, myszka nie jest droga, maksymalne DPI to 8000, 8 przycisków łącznie, metalowe ślizgacze, więc też tutaj niedrogi, a ciekawie zapowiadający się sprzęt, posiadający też oprogramowanie. Hellway X, czyli nowa wersja klawiatury Hellway, też bardzo niedrogiej. Tutaj mamy przyzwoitą membranówkę z LEDami w kilku kolorach, czy jest to RGB, przekonamy się w recenzji. Tracer tutaj obiecuje anti-ghosting na 26 klawiszy. Na pewno to sprawdzę w recenzji. I ostatnia rzecz, która może być hitem i pojawi się jako jedna z pierwszych recenzji, to zestaw mikrofonowy Tracer Studio Pro, składający się z tak zwanego shock mountu, czyli takiego koszyczka pochłaniającego odżegania, mikrofonu, popfiltra, filtra zakładanego na sam mikrofon, przewodu mocowania do blatu oraz samego ramienia regulowanego. Czyli mówiąc krótko, za taki zestaw jakiejś renomowanej firmy audio musimy zapłacić 600, 800, nawet 1000 zł i więcej. Różne są przeróżne takie mikrofony. A tutaj mamy taki zestaw studyjny za 150 zł. Co to może być, jak to będzie wykonane, jak to będzie nagrywać? Szukajcie odpowiedzi w teście już niedługo. No i myszka od Tracera oraz klawiaturka Mecano już sobie leżą na stanowisku. Tak więc już się powolutku testują. I myślę, że Mecano będzie pierwsze, potem pewnie mikrofon. Okej, ja już niedługo biorę się za testowanie tych sprzętów i mam nadzieję, że w ciągu kilku dni pierwsza recenzja na kanał wskoczy. A jak jesteście ciekawi cen tych produktów, to macie oczywiście linki pod filmem. Sprawdzajcie i będziecie wszystko wiedzieć. Jak ten filmik Wam się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Pod filmem macie przycisk subskrypcji. Dla Was to jest sekunda roboty i gotowe. Tak więc dzięki. Pozdrawiam Was, cześć!